panie i panowie, w narożniku niebieskim, reprezentujący Iron Sky Gym, mistrz Litwy w K1, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w K1, przed państwem Arnoldas Skelly Avas! Witam ponownie po tej inauguracji, po tym, co państwo zobaczyli. No to lećmy do następnego pojedynku. Siódmy pojedynek, a przed państwem reprezentujący Litwę Arnoldas Skelly Avas, Iron Sky Gym Kowno. No przyjechał do turbo mocnego zawodnika, reprezentanta suwalskiej Alfy. Patrząc na te zestawienie, no możemy stwierdzić, że faworyt jest jeden, ale zobaczymy, co zaprezentuje nam reprezentant Litwy. No bo Artura Zbrzyzinska w piątym pojedynku pokazał, że przyjechał i wygrał. I to wygrał w bardzo efektownym stylu. Czy wygra Arnoldas w tak samo efektownym stylu? No to zobaczymy. Przed nim na pewno ciężki orzech do zgryzienia. Ale o tym powie zaraz Michał Waleszczyński. Wielkie brawa! A teraz powitajmy jego rywala. Panie i panowie, w narożniku czerwonym reprezentant Alpha Fight Club Suwałki, mistrz Polski K1, zdobywca Pucharu Polski K1, Puchar Polski Low Kick, zdobywca Międzynarodowego Pucharu K1, Patryk Szyszko! Obiecałem, że moja ostatnia walka na gali PKM przyniesie wiele emocji. Wywiązałem się z tego, teraz będzie tylko lepiej. Patryk to agresywna bestia. Przechodząc na pierwszy trening do trenera Patryka, nie sądziłem, że znajdę się w tym miejscu i zdobędę mistrz Europy. Twardo stąpa po ringu. Gdybym miał być przeciwnikiem Patryka, to bym tej walki nie wziął. Na ostatniej gali byłem świetnie przygotowany, co przyniosło knockoff w drugiej rundzie. Tym razem trenuję jeszcze mocniej. Myślę, że ta walka to nie będzie walka, tylko to będzie egzekucja. Oj, ależ piękny, prawy, prosty! Kieruje mną spokój, determinacja i wola walki. Samiec Alfa jest tylko jeden. Przed państwem Patryk Szyszko, reprezentant Suwałki. Tak. Alpha Fight Club Suwałki. Raz. Limit wagowy tego pojedynku to K1 91 kg. Patryk Szyszko na wagę w do drogo wojownika nie musisz koniecznie walczyć. Wystarczy, żeby znaczy cel 88 kg. 3 kg w tej kategorii wagowej to bardzo dużo, ale czy ta waga będzie miała znaczenie? No, oby nam Litwin nie ruszał się jak Sladan Janianin, bo to dopiero zaczną się zabawy. Są rozgory, że skończyli w dupie. Tak kończą ludzie w 95% społeczeństwa. Popatrz na te ryje i je zapamiętaj. Nie chcesz wyglądać jak oni, bo to klęska. Wyrusz swoją drogę i nie pękaj. Wielka przygoda cię czeka. Zwycięstwo w twoich rękach. Gwarancji nie ma, to przyznam, ale na pewno warto jest spróbować. Z prawdziwym wojownikiem zawsze można wygrać, ale nigdy nie można go pokonać. Droga wojownika nie jest usłana różami, okupiona kontuzjami, zwycięstwami, porażkami. Tym szlakiem idą ludzie z marzeniami. Jesteś gotowy walczyć o siebie?
to chodź z nami. Droga wojownika to jedyna, którą znam. Idę tam, gdzie mój cel, wiem co chcę i mam plan. Tym szlakiem kształtowane twarde ciało i psychika. To droga wojownika, droga wojownika. Droga wojownika to jedyna, którą znam. Idę tam, gdzie mój cel, wiem co chcę i mam plan. Drodzy Państwo, Patryk Szyszko na poprzedniej edycji miał okazję walczyć w main evencie organizacji Panzer. Dziś w starciu numer 7 pokaże się, zobaczymy zresztą, czy z najlepszej strony, ale będzie chciał pokazać równie mocne i równie ciężkie łapy jak w poprzednim. Miałem okazję z nim rozmawiać w dniu wczorajszym, powiedział, że jest zmotywowany, idzie głodem sukcesu. Jego kolejny pojedynek w maju o pas organizacji FSC, czyli no Patryk Szyszko jest w gazie i na pewno będzie chciał, aby ten gaz pokazać przed suwalską publicznością. Arnolda Skeliawa z Patryk Szyszko, starcie numer 7, ring wolny, runda pierwsza. No ale jest różnica kilogramów, to widać gołym okiem. Patryk Szyszko dużo lepiej, że tak powiem, zbudowany. Arnoldas jest, no, co prawda równie bardzo ciekawym zawodnikiem, który zdobył Mistrzostwo Litwy, który walczy na wielu turniejach i na wielu galach właśnie u siebie w mieście i państwie. Tak więc no, zobaczymy. Patryk Szyszko słynie z takich bardzo mocnych, obszernych low kicków. Świetny czek ze strony Patryka. No i czy te low kicki zobaczymy? Zaraz się przekonamy. Świetne przypuszczenie Patryka Szyszki. Low kick. To co mówiłem, praca na nogach ze strony Arnoldasa to jest chyba klucz na to, aby pokazać się z tej lepszej strony. On nie może stać, on musi cały czas pracować, cały czas chodzić. Dobry czek ze strony Patryka, no bo jeśli się zatrzyma, o, to był dobry cios, ale czy wyrządził jakąś szkodę? No raczej nie. Patryk zagania go do narożnika i będzie próbował robić to samo, co z Piotrem Stęką na PKN 5. Czyli te mocne, właśnie, to co bardzo mówiłem, obszerne, obszerne low kicki. Tak, taki kopany trochę z góry po tajsku. Tak. No to naprawdę, na pewno może wyrządzić szkodę Litwinowi. Litwin musi ruszać się na nogach, to na pewno, ale już na jego lewym, no może tak powiem, łopatce, tak, na tym piórze. Gdzieś tam zobaczyliśmy ślady tego kopnięcia. No i prawy bezpośredni, bardzo dobry, bity w dół. No i niepotrzebnie Litwin tą głowę trochę opuszcza. On powinien się zamknąć, ale dobre te low kicki. I kolano ze strony Patryka Szyszki. Lewy prosty. I ponownie konsekwentny jest Patryk Szyszko w tych low kickach. Co by nie mówić, te low kicki bardzo, bardzo dobre, no bo one wkłada w nie, może nie całą moc, ale widać, że wkłada w nie taką dokładność, precyzję. On chce... I kolejny właśnie, low kick. No właśnie, już zobaczyliśmy, soczyście, karczy, zobaczyliśmy karczy. Czerwone pręgi na lewym udzie Litwina. No i teraz co? Zaciągnięcie pięta w stronę uda Arnoldasa. No i cały czas do przodu, Patryk Szyszko. I ponownie low kick. Świetnie, świetnie, bardzo dobrze zamknął Arnoldasa na linach, zszedł do lewej strony, poprawił prawą nogą. No i to będzie chyba sposób, moim zdaniem, na to, aby gdzieś tam rwać te punkty. No musi Litwin pracować aktywniej, bo Patryk Szyszko metodycznie zmierza do tego, ażeby właśnie skończyć ten pojedynek przed czasem. No i co? Były low kicki, są high kicki. No i pewnie tak będzie pracował. Patryk będzie chciał gdzieś tam obniżać te ręce Arnoldasa po to, żeby skończyć tym kopnięciem na głowę. Dokładnie. Spojrzał się na nogę Arnoldasa. Zawodnik z Polski, jakby chciał mu powiedzieć, tam będę kopał, ale oszukał go wysokim kopnięciem. No, to coraz bardziej możemy zaobserwować te... I kolejny low kick. Tak, tak, możemy zaobserwować, że te ciosy Arnoldasa, o, ale dobry ten prosty na koniec. No, powiem szczerze, że runda zdecydowanie dla Patryka, aczkolwiek no, Litwin, jeżeli dłużej będzie tak przyjmował te low kicki, no to...
nie wróżę mu tańców po tej gali. After party będzie mógł zrobić, ale co najwyżej w kanapie z pilotem w ręce. Tak, dokładnie. Nie może dawać obijać sobie nogi Arnolda z Kieliapas tak bardzo. A Szyszko konsekwentnie. Low kick, a potem high kick. Nieźle przygotowany jest Patryk Szyszko do tej walki. Widać, że idzie po jego myśli. Konsekwentnie realizuje plan na tę walkę. Jestem ciekaw, jak panowie pokażą się w rundzie drugiej. Czy dalej będzie to walka pod jedno dyktando, pod dyktando Patryka Szyszki. No, oby Arnoldas dowiedział się, jak blokować te low kicki, albo żeby zaczął je po prostu blokować, bo jeżeli tak dalej pójdzie, no to nogę będzie musiał, że tak powiem, nie tyle co podnosić, ale będzie musiał ją donosić do jutra. Wewnętrzny low kick, dobre kolano. Sierpem z Kieliapasa. Ale ma pręgi na tej nodze, na tym lewym udzie. Nie wiem, czy państwo widzą to na transmisji, ale no... Patryk teraz nastawił się troszeczkę na ciosy bokserskie. Czyżby to było teraz priorytetem w tej rundzie, a żeby gdzieś tam podłączyć Litwina? Myślę, że jednak wróci Patryk do tych low kicków, bo wyglądało to bardzo dobrze w rundzie pierwszej i śmiem stwierdzić, że to jest sposób, ażeby Litwina skończyć. Aczkolwiek upatruje także szansę w tym, że jednak te prawy bezpośredni... A, mocne kolano ze strony Patryka Szyszki. Tak, seria ciosów Litwina i oddanie nogą. No i teraz tak, był low kick i gwarantuję państwu, że zobaczycie zaraz low kick ze strony Patryka Szyszki, gdyż no jemu zależy na tym, żeby... Właśnie, to co mówiłem. Ależ się złączyły nogi. To co mówiłem. Z Kieliapasa. Potężny low kick w wykonaniu Patryka Szyszki. No, to jest właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli troszeczkę ciosów bokserskich, troszeczkę uśpienie czujności, i kopnięcie na głowę. Dokładnie. I wierzcie mi państwo, bądź nie, za chwilę zobaczycie po raz kolejny low kick, gdyż były ciosy bokserskie, było kopnięcie okrężne na głowę, jest front kolano, kick. Jest front kick, będzie low kick. Lewy prosty, lewy sierpowy na dół ze strony Kieliapasa. Ale naprawdę twardy jest Litwin. Co by nie mówić, dostaje tych ciosów kupę, no i... I dalej stoi, no i to, co mówiłem, kolejny low kick. To co mówiłem, będzie low kick. Patryk jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. I co by nie mówić, on wie, co ma robić. On cały czas, krok po kroku, zmierza po zwycięstwo. I teraz będzie... A, oddał Litwin. Ale dobrze, oddał Litwin, tak, trafił dokładnie. Litwin. Ale widać, jakich kolorów nabierają nogi. Nie tylko już lewa noga Litwina jest mocno zaczerwieniona, a nawet powiedziałbym lekko fioletowa, ale również noga zakroczna. Dobry overhand ze strony Litwina. No ale jakoś tak troszkę spłynęło po Patryku. Wydaje mi się, że no, jest Patryk świetnie przygotowany, nie tylko fizycznie, ale także motorycznie. No, widać, gabaryty robią swoje, tak? Te ciosy na pewno Litwina ważą, ale nie ważą tyle, mocne co kolano Patryka. Ze strony Szyszki. I low kick. I low kick. Tak. Koniec drugiej rundy. No można by rzec, że druga runda spokojnie idzie na szale reprezentanta Suwałk. No Litwin co może zrobić? Wierzcie mi państwo, może zrobić naprawdę niewiele, bo tutaj zostaje tylko i wyłącznie praca na nogach i praca bokserska. Wymiany kopnięć, otwieranie się gdzieś tam na przyjmowanie kontry ze strony Patryka Szyszki. No może to troszeczkę zaburzyć jego późniejszą koncepcję. Trzecia runda, będzie kluczowa w tym momencie. I ja nastawiłbym się na to, że Patryk jednak będzie chciał to skończyć przed czasem, bo ma, można powiedzieć, Litwina na widelcu. Chociaż to, co wspominaliśmy wraz z Michałem,
no trzyma się. Trzyma się i co by nie mówić, co przyjął, to jego. Wyjątkowo twardy jest Litwin. Widać, że ciosy Patryka Szyszki są bardzo mocne. Teraz mieliśmy okazję zobaczyć, jak pracuje kolanem Patryk Szyszko. O, spójrzcie Państwo, jak odskoczył tułów z Keliafasa po tym, jak zadał uderzenie Patryk Szyszko kolanem. Runda trzecia. Sierpowe, dosyć mocne. Ale dobry ten overhand, to już któryś raz z kolei Litwin wsadza gdzieś tą rękę. Tak, na przepuszcza cios Patryka Szyszki, po czym oddaje właśnie takim prawym z góry. No ale nie powinien stać Litwin, to zdecydowanie. Jeżeli ma stać, to musi wyprzedzać. No i po raz kolejny próba tego prawego krzyżowego, ale myślę, o właśnie, dobry low kick ze strony Patryka. I teraz po raz kolejny musi od razu wykonywać jakąś kombinację Litwin, bo Patryk przygotowuje akcję ofensywną i po raz kolejny spycha go pod liny, gdzie będzie otwierał Litwina i będzie próbował wsadzić mu czy to kopnięcie na głowę, czy to kopnięcie okrężne na nogę. No zobaczymy. To takie, dwoma ciosami Litwin. Tak, dwa takie ciosy rzucone, ale doszły do twarzy Patryka. Oj, blisko ten sierpowy Patryka, ale no nie trafił. Będąc tutaj, trenując w tych okolicach, wiem, że Litwini cechują się bardzo dużą wytrzymałością, co by nie mówić, kilku bardzo świetnych zawodników, takich jak Davidas Donylas czy Sergiej Masłobojew, to Litwini, którzy walczyli dla największych organizacji na świecie, takich jak One czy Glory, więc bez względu na to, jakiej dyspozycji jest Litwin, to proszę mi wierzyć, jego charakter i zacięcie do walki, no to jest na pewno na wysokim poziomie, ale piekielnie mocno aż tutaj trzasnęło. Rozpędził tą nogę Patryk Szyszko i ulokował ją na nodze wykrocznej Litwina. I widać, jak potwornie już czerwone są nogi Litwina. On dalej stoi i dalej nie zmienia gardy, co jest ciekawe, bo można by było zakładać, że ta noga już potwornie boli. To, co widzimy ze strony Litwina, to na pewno ten prawy bezpośredni overhand cross, taki, który gdzieś tam na pewno łapie swoje punkty w oczach sędziów, ale no niestety na tle tych wszystkich kombinacji, low kicków i tego, jak mocno zostaje rozbijany Arnoldas, no nie sądzę, żeby któraś z rund została punktowana dla niego. Patrząc na ten pojedynek, to 25 sekund do końca. Ale dobry blok. Właśnie to jest to, czego brakowało, czyli jeśli jest zamknięty w narożniku, to delikatny check, sprawdzamy ten low kick, bo co by nie mówić, jest troszeczkę widoczny, no ale czy był widoczny w pierwszych rundach? I kolano. No my tego nie wiemy. Pojawiło się opuchlizna na oku Arnoldasa, no i dziękuję Państwu. Starcie numer 7 za nami, Arnoldas, Keliafas, Patryk Szyszko. No wynik może nie jest jeszcze nam znany, ale spodziewamy się, że zwycięstwo powędruje do reprezentanta Suwałk, Patryka Szyszko. Wiele zadanych low kicków, wiele kpi napsuł Litwinowi Patryk Szyszko. Potworna siła low kicków, bardzo celne kopnięcia. Przed nami werdykt. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów pojedynek zwycięża Patryk Szyszko! Nie spodziewałem się. Puchary wręczy pani Magdalena Prawdzik z restauracji Zion i Sushi. Patryk Szyszko zwycięzca w pojedynku do 91 kg. Gratulacje, bardzo konsekwentna praca, świetne wykonanie low kicków.
No, Michał, myślę, że kluczowe słowa. Konsekwentna i metodyczna praca. Ja powtarzam bardzo często ten zwrot, ale no, co by nie mówić, chłopaki właśnie tym się charakteryzują, że mają to wypracowane, wytrenowane. Ogromne gratulacje, Patryk Szyszko. No cóż, Patryk, trener musi dawać dobry przykład i myślę, że to był dobry przykład podczas tego pojedynku. Podziękuj komuś, jeżeli masz na to ochotę, to była naprawdę bardzo dobra walka. Wielkie gratulacje. Dziękuję wszystkim. Dziękuję tutaj całej swojej rodzinie. Narożnikowi, dzięki Juras. Słuchajcie, powiem krótko, żeby nie zanudzać. Tak jak Jurek tutaj śpiewał, to jest droga wojownika. Ja mogę przegrywać, mogę wygrywać, ale zawsze będę walczył i nigdy się nie poddam. Dziękuję, do widzenia. A więc Patryk Szyszko, zwycięzcą tego pojedynku. Wielkie brawa!